Dzień dobry moi mili, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do spontanicznego czytania. 7 sierpnia, jutro dokładnie, Wenus wchodzi w raka, gdzie pozostanie do 6 września. To będzie taki układ, który będzie sprzyjał ożywieniu życia towarzyskiego, pogłębieniu obecnie funkcjonujących relacji. My sami możemy być bardziej wrażliwi, bardziej delikatni dla siebie, dla innych, więc słuchajcie, po kolei, znak po znaku, sprawdzimy, jakie informacje warto brać pod uwagę właśnie w tym czasie. Mam przygotowane karteczki, jak zawsze. Zaczynamy od barana, moje drogie barany. Sprawdzamy. Okej. Ze strony Waszych przyjaciół, rodziny, zobaczcie, partnerstwo, zawieranie różnego rodzaju ugód, umów, współpraca ogólnie. Warto w tym czasie pogłębiać to wszystko, co może Was doprowadzić do sukcesu w jakiejś sytuacji, co może doprowadzić do tego, że współpraca, którą macie w obrębie rodziny, przyjaciół, powoduje, że osiągacie wspólnie jakiś sukces, ok? Nad tym należy pracować. Co powiedzieć nad sukcesem, nad wypracowaniem sukcesu też. Jeśli chodzi o miłość romantyczną, pasja jest w Was, moje drogie barany. W sobie macie to światełko, ten ogień, który może prowadzić Was dalej przez następny miesiąc. Fajnie jest, żeby go w sobie odkryć, kochani, poszukać. Widzicie, gdzie mam swoją pasję, gdzie jest ten ogień, który mnie nakręca do działania, gdzie jest moja miłość, komu chcę powierzyć swoje serce. Ważne jest poszukanie odpowiedzi, medytacja dla Was może być szczególnie istotna. Miłość do siebie, co tutaj nam się rysuje, słońce, odpowiednik karty słońca w tarocie standardowym, czyli po prostu robienie tego wszystkiego, co sprawia Wam przyjemność, co powoduje, że nabieracie optymizmu, manifestowanie tego wszystkiego, co powoduje, że baran czuje, że żyje, że sprawy układają się pomyślnie, że nabiera optymizmu, nabiera jakiegoś, powiedzmy sobie, takiego, taka rola, w której chcemy nacisnąć gdzieś pedał gazu i ruszyć, prawda? Że nic nas nie jest w stanie zatrzymać. Jak doceniać tych, którzy otaczają nas miłością? Podjąć jakieś decyzje w celu ustabilizowania jakiejś sytuacji. Okej, może trzeba będzie zadecydować coś, drogie barany, zastanowić się właśnie, poszukać w sobie odpowiedzi, jak mam ustabilizować sytuację, zadbać specjalnie, jakie decyzje mam podejmować, czy decyzje, które podejmuję, czy wybory, których dokonuję, no odwzajemniają, czy też sprawiają przyjemność, sprawiają radość moim najbliższym, tym, którzy są w moim otoczeniu, tym, którzy są dla mnie najważniejsi, tym, którzy mnie kochają. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz, drogi baranie? Świat. Oddychaj, bądź sobą. Niczego nie zmieniaj. Co więcej, zobaczcie, kochani, pojawiły się tutaj czwórka. Czyli jakąś sytuację być może trzeba troszeczkę ustabilizować, poszukać w sobie tej miłości, zamknąć jakąś część rozgoryczenia, jakąś część urazy, zostawić jakieś pretensje, może to wypracować tutaj na początku, żeby ten etap już zamknąć, ok? Przebaczyć, mieć nadzieję i z ufnością patrzeć w przyszłość. Bardzo Wam dziękuję, kochani. Pięknego miesiąca Wam życzę z Wenus w raku. A teraz pozwólcie, że zaproszę byki. Moje drogie byki. Okej, teraz Wy. Ze strony przyjaciół, rodziny, co tutaj nam się pokazuje? Poświęcenie. Coś trzeba będzie zostawić, coś będzie trzeba poświęcić w imię czego? Zastanowić się nad czymś bardzo solidnie. Czegoś nie widzicie albo udajecie, że nie widzicie, kochani. To jest bardzo specyficzna wiadomość. Przymykacie oko na coś. Jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Może trzeba się zastanowić, jak zmienić tę sytuację.
Tu jest ewidentnie poczucie nierozwoju się sytuacji, nierozwijania się sytuacji w odpowiednim, w takim kierunku, którego pragniecie. I uważam, że przymykacie na to oko z jakiegoś powodu. Co w miłości romantycznej? Ruszamy do działania. Jakiś proces uzdrawiania się zaczyna, zobaczcie, widzicie, to może być dla Was dobry czas, możecie odnajdywać w sobie miłość do innych, albo po prostu odkrywać, że jesteście gotowi na miłość, tak o tym myślę ja, możecie szukać prawdy, w jakim kierunku mam się rozwijać dalej, ok, ale dla mnie to jest otwartość na nowe też. Uzdrowienie, które powoduje, że chcę działać w określonym kierunku, że nauczyłam się czegoś na własnych doświadczeniach, teraz uzdrawiam się po jakiejś trudniejszej sytuacji, jestem gotowy na nowe wyzwania, może dla singli, już nie chcę być singlem na przykład, tak? Sprawdźmy, miłość do siebie, co się nam tutaj pokazuje, bądź szczery ze sobą, czego chcesz naprawdę. Tak? I uzdrów coś. Zobaczcie, jak to silnie się pokazuje. Jakaś potrzeba wglądu w siebie, przestania przemykania na coś oka, jak to się mówi. Bycie szczery ze sobą, też ściągamy maskę i mówimy wprost przed sobą w lustrze na przykład, czego naprawdę chcemy, kogo naprawdę chcemy, kogo naprawdę kochamy. Ale też jeśli nastąpiła jakaś trudna sytuacja, to jesteśmy szczerzy ze sobą, żeby poszukać również trochę jednak odpowiedzialności za tą sytuację w sobie. I następnie pewnego rodzaju uzdrowienie tutaj, ok? Czyli przyznanie się przed sobą samym do jakiejś sytuacji trudnej, przestanie pobłażania sobie też z jakiegoś powodu prowadzi Was do tego, że zdajecie upust tym emocjom po prostu. Jak doceniać tych, którzy Was kochają? Spełnić im jakieś marzenie. Nie musi być to wielka sprawa. Dowiedzieć się więcej, poszukać prawdy, czego pragną i spróbować spełnić jakieś ich marzenie. Nawet niewielkie, małe rzeczy potrafią naprawdę bardzo pięknie cieszyć. A jak pielęgnować miłość, którą czujemy, po uzdrowieniu, którą poczujemy, to jak ją później pielęgnować? Moc. To Wam da jakąś moc ogromną. Moim zdaniem nie doprowadzać już później do takich sytuacji, które powodują, że teraz musicie coś przebudować w sobie. Zbyt długie przymykanie oka na coś powodowało, że może za bardzo oddawaliście siebie w jakiejś sytuacji. Okej? I to doprowadziło do takiej ściany, jak to się mówi. Do ściany, która się okazała być kompletnie jakby taka jakoś trochę nie do przejścia i to, jakby to była sytuacja, którą trzeba było jakby już zakończyć, zburzyć. I teraz jak pielęgnować? Uważam, nie dopuścić do tego, żeby ktoś Wam zabrał moc też własną po tej sytuacji, jeśli staniecie na nogi i się odbudujecie, ok? Po prostu. Dobra, uważajcie na siebie, moje drogie byki. Ściskam i pozdrawiam Was serdecznie. I pozwólcie, że teraz bliźniaki, moje drogie bliźnięta, ze strony przyjaciół i rodziny, harmonia, a to Wy. Miłość, harmonia, balans, poczucie prawdy, zjednoczenia z ludźmi, którzy są naprawdę dla nas ważni, to jest na poziomie rodziny, przyjaciół. Otwartość na siebie też, duża inteligencja emocjonalna. I balans znowu. Zobaczcie, balans, harmonia. Więc nie wydaje mi się, żeby wydarzyło się coś, co miałoby nie sprzyjać Waszym rodzinnym relacjom, Waszym przyjacielskim relacjom. Wręcz karty sugerują, żeby po prostu rozwijać to uczucie do siebie nawzajem, żeby wszelkiego rodzaju rozmowy, dyskusje, jakieś ważne dla Was zdarzenia, ważne dla Was kwestie omawiać w taki spokojny sposób, szukać harmonii w sobie też, wyrażać się z miłością, ze spokojem, z szacunkiem w stosunku do drugiego człowieka. Jeśli chodzi o miłość romantyczną, konflikt. Konflikt, konflikt. Tutaj jest prośba o to, żeby moim zdaniem zrobić krok do przodu i wyjść poza jakieś ograniczenia być może. Z szacunkiem do siebie, z poczuciem własnej wartości, z troską o siebie i o innych, wyjść poza jakieś ograniczenia, wyjść poza jakiś schemat, powiedzieć w końcu, co się czuje naprawdę. Po prostu powiedzieć w końcu, co się czuje naprawdę. Jeśli masz do wyboru, jeśli będziesz miał do wyboru bliźniaku, dwie energie, jakieś dwie osoby lub dwie drogi życiowe, romantyczne,
w tym czasie, gdy mamy Wenus w raku, to tutaj jest prośba o to, żebyś nie myślał o tym za dużo, tylko zastanowił się, co czujesz. Tak? Powiedział, co czujesz. Wyszedł z cienia. Miłość do siebie. Trzeba zadbać o miłość do siebie. To jakby ewidentnie jest jakiś, powiedzmy sobie, jest jakaś konieczność, żeby się odłączyć od tego wszystkiego, co zabierało Wam energię. Odłączyć się już. Zostawić to za sobą. I zadbać o siebie, ponieważ tutaj jest odpowiednik piątki monet, jeśli chodzi o miłość do siebie, to jest po prostu poczucie braku, słabsza forma, tak? Gdzie my czujemy się właśnie niekochani, odizolowani, smutni być może, tak? Więc tutaj jest poczucie takiego, powiedzmy sobie, niezadowolenia, okej? Daje bardzo dużo z siebie innym, nie dostaję w zamian tego, czego pragnę, tego, czego potrzebuję. Muszę zadbać o swoje potrzeby. Zwróćcie na to proszę uwagę. Jak doceniać tych, którzy nas kochają? Wydaje mi się, że ktoś z osób, które kocha Was po prostu i to się tutaj bardziej rysuje na pozycji rodziny przyjaciół. Może koziorożec, to jest odpowiednik koziorożca w kartach standardowego tarota. Ma jakiś trudny czas, jest to taki czas wyzwań, mierzenia się tak naprawdę z życiem, łapania życia za barki. I tutaj może być ważne Wasze wsparcie, kochani, od razu powiem, Wasze wsparcie. Dla części z Was trzeba komuś pomóc, ponieważ za bardzo utknął w takim nastawieniu na ego, na kwestie materialne. I wydaje mi się, że z tego powodu może komunikować niezadowolenie. Jakby wciąż jest, to jest osoba w Waszym otoczeniu, która może komunikować niezadowolenie z powodów materialnych, już takich jakichś związanych z materią ogólnie pojętą. I tutaj może Waszym zadaniem będzie gdzieś tam wyprowadzenie go z błędu. To znaczy wskazanie innych aspektów życia, które są niezwykle budujące, niezwykle optymistyczne, w których mamy poczucie jakby bezpieczeństwa, pomimo faktu, że możemy chwilowo gdzieś tam uznawać, bo to jest nasza ocena sytuacji, czy mamy wystarczająco zasobów, czy nie, tak? Więc możemy chwilowo uznawać, że pomimo faktu, że chwilowo uznajemy, że czegoś nam brakuje, to są inne aspekty w naszym życiu, na których możemy się śmiało opierać i tutaj jakby to jest trochę Wasze zadanie, żeby tej osobie to pokazać w ten sposób, tak? To jest jakiś czas wyzwania dla tej osoby, jakaś taka trudność. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz, drogi bliźniaku? Intuicyjnie. Uwierz w sukces. Jeśli czujesz, że to, co czujesz, jest prawdziwe i chcesz się na to otworzyć, no to po prostu intuicja Ci podpowie, jak doprowadzić też do wzmocnienia, zacieśnienia relacji, które są dla Ciebie z intuicyjnego, osobistego powodu niezwykle ważne, bardzo interesujące czytanie dla bliźniąt, przyznam. Więc zwróćcie na to uwagę, bardzo dziękuję. Okej. I teraz zapraszam raczki, moje drogie raczki. Okej, to Wy. Zaczynamy. Ze strony przyjaciół i rodziny, co nam się pokazuje? Wow, radość. Radość. Odpowiednik trójki kielichów czasem mówi też o zjednoczeniu, tak? Jakieś, powiedzmy sobie, jeśli czekaliście, aż coś się w końcu rozwiąże, okaże, jeśli czekaliście na kogoś, jeśli czekaliście na to, żeby ktoś zdecydował się przyjąć jakieś Wasze zaproszenie, jakaś impreza fajna, no jakby to są wyczekane przez Was rezultaty. Z dużą cierpliwością. Duża cierpliwość wkładaliście w jakąś sytuację na łonie rodziny, przyjaciół i jest sukces. Jest powód do celebracji, jest sukces, jest powód do radości. Romantyczna miłość. Ktoś utknął w strachu. To nie musicie być wcale Wy. Aczkolwiek dla Was tutaj karta mówi, jeśli się boisz miłości, staraj się znaleźć spokój, harmonię, zbalansować sytuację. Jeśli ktoś od Ciebie oczekuje za dużo i to powoduje, że Ty boisz się, jeśli chodzi o romantyczne uczucia, no to po prostu tu jest jakby też dla mnie taka prośba o to, żeby z jakiegoś powodu złapać równowagę, wypracować kompromis.
Jeśli nie czujecie, że to wy, drogie raki, to może wasza osoba boi się z jakiegoś powodu o was albo o waszą miłość. I tutaj należałoby szukać rozwiązań, które spowodują, że zostanie odnaleziony tak zwany złoty mianownik. Czyli taka sytuacja, w której nastąpi spokój, kamień spadnie z serca. Miłość do siebie. Bądź szczery ze sobą, drogi raku. Co ci da szczęście, ale też jeśli chodzi o miłość do siebie, to możesz uznać po rozmowie samemu ze sobą, że jest jakiś aspekt twojego życia, który wymaga ustanowienia bardzo wyraźnej granicy. Okej? Po prostu bardzo wyraźnej granicy. Jakieś takie pole bezpieczeństwa, twoje własne, twoja własna skorupka, jak to się mówi, w której będziesz się czuł absolutnie komfortowo. Więc pytanie, czy jest jakiś aspekt twojego życia, gdzie na przykład ktoś za bardzo cię przymusza do czegoś. I to się pokazuje tutaj, jeśli chodzi o miłość romantyczną, do zrobienia czegoś, czego nie czujesz do końca. I to jest takie, powiedzmy sobie, wyjście bardzo mocno poza strefę jakąś taką komfortu, w dobrym słowa tego ujęciu. Bo ja się na przykład nie obawiam wychodzić poza strefę własnego komfortu. Tak? Ale jeśli chodzi o uczucie, to wy tu czujecie intuicyjnie, że to, ta sytuacja nie jest dla was, ta propozycja może nie być dla was. Chcecie dać temu trochę więcej czasu. Więc jeśli chodzi o miłość do siebie, tutaj jakby duża prawda w was leży odnośnie tej sytuacji, będziecie wiedzieć, jak ustanowić granice, zdrowe granice pomiędzy wami a tą sytuacją romantyczną. Jak doceniać tych, których kochacie? Tych, którzy was kochają, przepraszam. O, cieszyć się z ich radości, sukcesów. Nie czuć się bezsilnym, okej. Okay. Cieszyć się małymi rzeczami, cieszyć się z jakichś małych radości tych ludzi, którzy są dla was ważni, okej. Okay. To się tutaj tak pokazuje, to dziwne może być, ale jeśli wam się wydaje, że nie możecie nic zrobić, że jesteście bezsilni w jakiejś sytuacji, to nieprawda, bo możecie docenić tę drugą stronę, tę, która was kocha, okazuje wam miłość, jakimiś małymi krokami, ciesząc się na przykład z ich osiągnięć, z osiągnięć tych ludzi. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz? Słuchajcie, idąc dalej, tak? Idziemy dalej do przodu, tu jest miłość. Natomiast tutaj chodzi o to, bo nam się tutaj też pokazało, że jest trochę strachu przy tym, że jest jakiś aspekt związany z tym uczuciem, który was trochę przeraża na ten moment. Tak jak powiedziałam, może ktoś za bardzo naciska, może ktoś za bardzo jakby ingeruje w wasze życie, tak to nazwa, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o małżeństwie, czy mówimy o związku, może ktoś za bardzo gdzieś tam, tak jak powiedziałam, działa nazbyt impulsywnie, co powoduje, że wy czujecie się poza strefą komfortu. Okej? Okay? Że coś za dużo, tak? Że jest jakaś nachalność tutaj. Okej, moje drogie raki, bardzo wam dziękuję. Sprawdźcie sobie też jakby inne aspekty waszego horoskopu urodzeniowego, bo takie trochę niejasne to czytanie. Bym postawiła, żebyście sobie sprawdzili ascendent na pewno. No i może Wenus przede wszystkim. Dobra, zaczynamy. Dalej idziemy. Teraz mamy lwa. Moje drogie lwy. Lew. No dobrze. Ze strony przyjaciół i rodziny, co my tu mamy? Czakra korony. Czakra korony, czyli umiejętność patrzenia z szerszej perspektywy. Miej zaufanie do tego, co się dzieje w tym środowisku dla ciebie ważnym. Z czakra korony, czyli odwaga, duchowość, poświęcenie, to, co powoduje, że czujesz się natchniony, zmiana skupienia, zmień swój obszar skupienia. Tu mogą być jakieś ważne, słuchajcie, zmiany dla was. Możecie spojrzeć na coś z szerszej perspektywy właśnie i nabrać zaufania do kogoś. Lub możecie sprawić, że podpowiecie komuś, żeby zmienił swój obszar skupienia, co spowoduje, że w tej osobie wzrośnie poczucie wartości. Ale to jest rozwój ogólnie. Rozwój, zmiana prowadząca do rozwoju. Bardzo piękna duchowa energia. Romantyczna miłość. Wow, wy to macie zestaw. Powiedzenie prawdy. Chodzi też o to, jak się wyrażasz, jak wyrażasz siebie. Jak chcesz realizować marzenia z tą swoją miłością, która jest dla ciebie tak ważna? To są też wybory jakieś, tak?
zdolność w ogóle do podejmowania decyzji. Flow, czyli podejmuję decyzję i płynę już dalej z tą podjętą decyzją. Jestem konsekwentny. Okej. Ale tak jak mówię, część z Was, ta czakra gardła dla mnie jest powiedzenie komuś prawdy albo zmiana sposobu wyrażania siebie w kwestii zrealizowania jakiegoś marzenia, za którym będziecie chcieli podążać. Miłość do siebie. Wow, bądź siebie dumny. Bądź siebie dumny, drogi lwie. Odpuść strach. Odpuść to wszystko, co w przeszłości mogło powodować, że nie czułeś do siebie zaufania, albo co mogło ci podcinać skrzydła zdania innych osób, sytuacje z przeszłości. To wszystko, co powodowało, że czułeś się, że ktoś lub coś umniejsza twoją wartość. Bo to jest czas, drogi lwie, żebyś był z siebie dumny. Okej? Okay? Jak podchodzić, jakby jak doceniać tych, którzy nas kochają? Koło fortuny. Przeznaczenie, słuchajcie, po prostu miłość, po prostu kierować się miłością. Tutaj nic nowego nie wymyślimy. Poczuciem prawdy, otwartością na siebie, szczerą miłością, prawdziwą miłością, taką bezwarunkową. Być uczciwym wobec siebie nawzajem. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz, drogi lwie? No jest miłość, jak bum, cyk, cyk. I znowu czakra, więc wy tutaj jakby, powiem wam szczerze, drogie lwy, jesteście pierwszym znakiem, który ma tyle kart czakrowych, więc to może być dla was niezwykle silny miesiąc, jeśli chodzi o jakiś poziom miłości, uzdrawiania, procedowania, rozwijania, rozwoju duchowego ogólnie. Pokazała się w odpowiedzi na pytanie, jak pielęgnować miłość, którą czujesz, pokazała się przede wszystkim miłość, bo pokazała się karta dwóch kielichów, odpowiednik dwójki kielichów, mówiące o duchowym, bardzo silnym połączeniu, ale pokazała się również czakra podstawy. No pytanie, czy wy czujecie jakieś zagrożenie w momencie, kiedy czujecie miłość? Że czujecie, że w tym momencie ktoś ma nad wami jakąś kontrolę? Czy czujesz się jak u siebie w tej miłości? Okej? Okay. Tutaj musi być jakaś zdolność do zaspokajania potrzeb życiowych i to jest jeszcze dla Was ważne, moim zdaniem. Czyli miłość miłością, aspekt duchowy jest bardzo ważny, ale jeszcze jakby, a co mamy włożyć do garnka tak zwanego? Z jakiegoś powodu, może nad tym trzeba popracować, może nad tym trzeba zwrócić uwagę, nad zracjonalizowaniem, podzieleniem albo doprowadzeniem do równowagi sytuacji pomiędzy miłością a takim życiowym, jakby codziennym aspektem, czyli prozą życia, tak? Zdolnością do zaspokajania swoich potrzeb życiowych. Piękne macie czytanie, drogie lwy, chciałam powiedzieć. Nie jest łatwe, ale jest niezwykle wzniosłe. Życzę Wam cudownego czasu, bardzo Wam dziękuję i teraz pozwólcie, że przechodzimy dalej. Zapraszam panny. No dobra, moje drogie panny. Chciałam powiedzieć pannice, nie wiem czemu w ogóle, ale wybaczcie. Dobra, jestem poważna, bardzo zaczynamy. Ze strony przyjaciół, rodziny. Jeśli macie byka w swoim życiu, to ono odegra ważną rolę. Może wam wskazać jakiegoś rodzaju im drogę, tak to nazwę, ale zobaczcie, to tutaj jest. Obie te karty identyczne, niesamowite. Ogromny rozwój duchowy. Do tego, żeby wskazywać drogę, to jest bardzo mocno powiedziane, ale żeby moim zdaniem być oparciem dla waszej rodziny, dla waszych przyjaciół, dla ludzi dla was ważnych, cały czas się rozwijać, dążyć do rozwoju, uczyć się, przekazywać swoje wartości, przekazywać swoją wiedzę innym, uzdrawiać jeśli trzeba. Jeśli macie w kręgu swoich rodziny, przyjaciół, ludzi, którzy cudownie się z wami czują, to jakby idźcie dalej tą drogą. Rozwijajcie się też duchowo. Stałe związki, bardzo silne, oparte na tych samych wartościach, na niezwykle jakby takiej solidnej fundamencie, solidnym fundamencie, solidnej podstawie. Tutaj się rysują, jeśli chodzi o kwestie rodziny, przyjaciół. Także ja myślę, że to jest grono dla was bardzo ważne. Gdzie jest ogromny szacunek do siebie nawzajem. No i tak, idziemy dalej, dobra? Romantyczna miłość. Cierpliwość. Cierpliwość, bo tutaj jakby piątka mieczy, odpowiednik piątki mieczy oznacza, że możecie nie mieć teraz wszystkich informacji jeszcze, że potrzeba jest czasu.
Potrzeba jeszcze czasu, żeby sytuacja się rozstrzygnęła. Po prostu. Że to może być nie. Pytanie też, czego chcecie w miłości. To jest dla mnie taka prośba, żebyście troszeczkę się zastanowili nad tym. Dlatego, że jeśli to ma być jakaś szarpanina wciąż związana z waszym życiem romantycznym, to wydaje mi się, że raczej pragniecie pielęgnować takie relacje, które będą się rozwijać w sposób bardzo harmonijny. Więc no, do czegoś trzeba zachować cierpliwość, mieć do kogoś cierpliwość, ktoś do was cierpliwość, uważam, zachować też wstrzemięźliwość, nie stawiać spraw na ostrzu noża. I to jest informacja dla panny na czas Wenus w raku. No dobra, miłość do siebie, kochani. No właśnie, nie stawiać spraw na ostrzu noża, bo pojawiła się czakra serca, która mówi o miłości i nienawiści, o jakichś urazach, które możecie w sobie trzymać, rozgoryczeniu. Trzeba przebaczyć komuś i na to trzeba czasu, uważam. Może macie strzelca w swoim życiu, bo to jest odpowiednik strzelca, tak, ale jakby, tak jak powiedziałam, komuś trzeba przebaczyć i na to trzeba czasu. Trzeba czasu na to, żeby znowu coś rozkwitło. I do tego nikt nas nie może przymusić. My sami musimy czuć, że to jest ten moment, że jesteśmy gotowi odblokować się na miłość. Jak odoceniać tych, którzy nas kochają? Kreatywnością, uczciwością w miłości. Tak bym powiedziała. Mieć zaufanie. Traktować z szacunkiem, troszczyć się o nich, troszczyć się o siebie w tej sytuacji i troszczyć się o nich również, z odpowiedzialnością. Zwrócić uwagę na poczucie humoru, może trzeba będzie komuś poprawić nastrój czasem. W tym znaczeniu wiecie, no każdy z nas przechodzi jakiś taki trudny moment czasem, gdzie odechciewa nam się śmiać, już nie wiemy, czy się śmiać, czy płakać. Może wy będziecie w tej roli osoby, która jakoś tam rozładuje napięcie, to mi przychodzi do głowy, okej? Jak pielęgnować miłość, którą czujesz. Znowu, jeśli to jest osoba, kochani, tutaj, z którą nastąpiło jakiegoś rodzaju zerwanie, pokłócenie się, ale czujecie, że to jest miłość, to po prostu zachowajcie do tego cierpliwość i planujcie sprawę z jakiegoś powodu, dajcie temu czas, niech to się rozwija, spróbujcie spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy, z zaufaniem do tego, co się dzieje. Zaufajcie, że to ziarenko wykiełkuje, to ziarenko, które nam się pokazuje tutaj na tej karcie, tak? Miejcie wiarę, po prostu. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie panny. Zbieram karty i teraz zapraszam wagi. Moje drogie wagi. No dobra. Teraz Wy. Ze strony przyjaciół i rodziny, co my tu mamy? Świadomość tego, co się dzieje. Nowe możliwości. Jakiś wysiłek. Ale jeśli wysiłek robicie, żeby jakąś sytuację naprawić, zacieśnić relację, to jesteście świadomi swoich czynów, świadomi swoich słów i świadomi tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Jeśli chodzi o miłość romantyczną, otwartość na nowe tutaj jest. To jest duża inteligencja emocjonalna. Trzecie oko, które powie Wam prawdę, tak? Tu jest też zdolność uczenia się na własnych doświadczeniach i niepowtarzania tego więcej, bo ponieważ mamy Słońce. Odżywa relacja, jesteśmy otwarci na siebie, czuję, że to, co czuję, jest prawdziwe, czuję, że mój partner jest prawdziwy. Do tego może trzeba dążyć, tak? Że to jest szczere, to mam na myśli, mówiąc prawdziwe. I to powoduje, że jest mi lekko, przyjemnie, chcę błyszczeć. Miłość do siebie, drogie wagi. Okej. Trzeba popracować nad zaufaniem, nad lękami własnymi i nad szacunkiem do siebie. Ja nie uważam, że tu jest jakiś problem, tylko akurat to jest taka wiadomość, tak? Trzeba popracować nad tym, czy inni troszczą się o ciebie w taki sam sposób, jak ty o nich i nawzajem, nad jakąś odpowiedzialnością. Otwarcie w ogóle, otworzyć się. Otworzyć się, kochani. Miłość do siebie. Otwieramy się na to, co sprawia nam przyjemność. Otwieramy się na te wszystkie aspekty, które powodują, że możemy się o siebie zatroszczyć, tak? Jeśli przez jakiś czas ciągle myślałyście o innych ludziach,
o innych sytuacjach, a siebie stawiałyście na końcu, to jest moim zdaniem ten czas, żeby to zmienić. Jak doceniać tych, którzy nas kochają? Okej. Słuchajcie, nikogo nie zmusimy do miłości. Jeśli ktoś przechodzi, moim zdaniem tu jest zrozumienie duże do tego, że ludzie przechodzą jakieś takie sytuacje w życiu, które potrafią wytrącić ich z równowagi. Każdy ma prawo do złości, do poczucia gniewu, czasem żalu, okej? I dla mnie tu jest, powiedzmy sobie, taka duża bezinteresowność i taka szczerość w waszej miłości do tych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że niezależnie od tego, w jakim są momencie w swoim, jaki moment przechodzą trudny, ty nadal dzielisz się z nimi miłością, okej? Ty nadal pokazujesz im miłość, nadal jesteś na to otwarty. Cokolwiek spowodowało, że oni czują się gdzieś tam emocjonalnie wytrąceni trochę z równowagi w danym momencie. Czyli mieć dużą cierpliwość jakby i pokazywać miłość mimo wszystko. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz ty? 6 kielichów. Ojej, wzrastać na miłości, kochani. Jakkolwiek banalnie by to nie zostało przeze mnie teraz powiedziane. Wzrastać na życzliwości, na uprzejmości wobec siebie, na tym silnym połączeniu, na tym wzrastać i na tym budować. Bardzo Wam dziękuję, moje drogie wagi, uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam. No i zapraszam teraz skorpiony. Moje drogie skorpiony, proszę bardzo, ze strony przyjaciół, rodziny, trzeba odpocząć trochę, ktoś za bardzo kontrolował sytuację, Wiecie co, była jakaś taka, nie wiem dla kogo to będzie ważne, ale jeśli czujecie się za bardzo kontrolowani, albo inaczej, to, że musicie kontrolować jakąś sytuację, jakby Was wyczerpuje, odpuśćcie ją. Zadbajcie o siebie. Pozwólcie jej rozwijać się w sposób naturalny. Nie stresujcie się nią. Nie stresujcie się. To się rozwiąże. Odrodzi się. Tak? Spokojnie. Idziemy dalej, dobra? Romantyczna miłość. Co mamy tutaj? Widzicie? Tutaj jest dobrze, jakiś ruch spraw do przodu i uzdrowienie w serduchu następuje. Po prostu w tym zakresie. Wyzbywamy się nienawiści, złości, rozgoryczenia, urazy. Idziemy w stronę miłości. Tak? Następuje przebaczenie, a za przebaczeniem następuje jakaś nadzieja. I tutaj jest progres ogromny. Tak? To jest dla Was progres. Bardzo ładnie. Piękna energia. Miłość do siebie. Nowy początek. Co byś zrobił, drogi Skorpionie, 2 razy nowy początek z dostępnych Ci możliwości, co sprawi, że poczujesz, że żyjesz. Że będziesz chciał zaryzykować, zrobić coś dla siebie i zaryzykować z dużym optymizmem. Tu jest karta głupca dwukrotnie pokazana dla Was. Taka dziecięca wręcz energia poszukiwania wewnętrznego dziecka w sobie, sprawiania sobie przyjemności bez względu na konsekwencje czasem. Tak, że jako dorosły nie zastanawiam się, o Boże, a co będzie i kiedy będzie i co inni pomyślą. Nie, jeśli mam ochotę coś zrobić, po prostu to robię, bo czuję, że mam ochotę. Jakkolwiek zagmatwanie by to teraz nie zabrzmiało, tak? Dużo dziecięcej, beztroskiej energii z taką wiarą, że jakoś to będzie, albo że wszechświat mnie złapie. Więc tu są moim zdaniem każdego rodzaju aktywności, które Was uzupełniają energetycznie, tak? Nauczenie się czegoś nowego być może też. Coś, co jest Waszą jakąś taką, powiedzmy sobie, jakąś słabostką. Zawsze chcieliście to zrobić. Jak doceniać tych, którzy nas kochają? Płodność. No tu mamy małżeństwo. Małżeństwo. No to dla części z Was, jeśli jest to małżeństwo i sprawy zaczynają ruszać do przodu, jeżeli następuje jakiś progres, uzdrowienie, wybaczenie sobie, tak? Jest nadzieja na przyszłość. No tutaj jakby jest małżeństwo i z jakiegoś powodu można powiedzieć, że dobrze by było wywiązywać się w cudzysłowie z tych małżeńskich różnego rodzaju, w cudzysłowie, obowiązków, tak? Z takich powinności, ale też budować razem, tworzyć razem. Ci, którzy Was kochają, tutaj mogą to też być dla Was ważne osoby niezwiązane z Waszym życiem romantycznym. Na przykład rodzice, na przykład jakby starszy brat, starsza siostra, ktoś niezwykle z dużym autorytetem w Waszym życiu. I wydaje mi się, że tutaj jakby tak naprawdę
jest jakiś aspekt też uzdrowienia, że jeśli już się uda coś naprawić, to żeby być dalej gdzieś tam otwartym na to, zaczerpać z przeszłych doświadczeń, być płodnym w tym, jakie mamy pomysły dalej na tą relację, inicjować też coś. Inicjować jakieś pomysły, zapraszać, w sensie, no wiecie, spędzać razem czas, żeby nie było takiej bierności. To mi przychodzi do głowy. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz? Będziesz gotowy, żeby ją pielęgnować, ale jak ustalisz jakiś fundament najpierw, jak zaspokoisz jakieś potrzeby dla ciebie fundamentalne, jak zadbasz o jakąś, jakby to powiedzieć, jak zadbasz o jakąś sytuację, która cię wzmocni. Tutaj dla jednego skorpiona jeszcze mogę powiedzieć, że odpoczynek, wycofanie się z takiego pierwszego głównego nurtu zdarzeń pozwoli ci, drogi skorpionie, wzmocnić daną sytuację, znaleźć odpowiedź bądź ją ustabilizować. Okay? Macie sporo czwórek, które w moim odczuciu jakby wymagają zwrócenia uwagi na to, czy jakiś aspekt związany z miłością w waszym życiu jest oby na pewno stabilny, czy tam macie oparcie na przykład, okej? Uważajcie na siebie, moje drogie skorpiony, ściskam, pozdrawiam, do usłyszenia. Kogo my teraz mamy? Strzelca. Moje drogie strzelce, ze strony przyjaciół i rodziny, tu jest jakieś rozczarowanie, ponieważ ktoś miał serce zamknięte. Tutaj jest serce zamknięte w klatce. No to jakby teraz możecie sobie przypisać rolę. Czy to wy czujecie, że ktoś trochę was oszukiwał, nie otwierał się na was uczuciowo? Czy to was coś blokowało przed otwarciem się na tę osobę? Okay? I to jest w kategoriach przyjaciele, rodzina. Tutaj jakby ktoś ma zamknięte serce. Zamknięte ma serce, ponieważ cały czas jakby jest umysłem i opłakuje jakąś stratę, jakieś nieporozumienie między wami. Może to należy, na to należy zwrócić uwagę i nad tym należy popracować. Romantyczna miłość. Co tutaj? Bądź kurczę, miej odwagę, bądź zdeterminowany, tak? Stań po prostu tutaj jakby na swojej pozycji bardzo silnie i broń tego, w co wierzysz, jeśli chodzi o miłość. Miej odwagę, działaj z determinacją. Tutaj jakby jeszcze rozwiń swoje skrzydła i po prostu wystartuj w odpowiednim momencie. Nie trać nadziei, nie trać wiary też, jeśli chodzi o miłość. Jeśli teraz jesteś w etapie jakiegoś, powiedzmy sobie, jakiejś zmiany, jakiegoś przejścia. Miłość do siebie, co się tu rysuje, spokój, balans, równowaga, harmonia. I jak jesteś gotowy, bo wiesz, że jesteś ustabilizowany wewnętrznie, czujesz, że jesteś ustabilizowany wewnętrznie, nie działasz pod wpływem impulsów, emocji, nie jesteś rozdrgany, bierzesz sprawy w swoje ręce. Tak? Jak doceniać tych, którzy nas kochają? Pomóc im pokonywać jakąś trudność. Pomóc im przyznać się do prawdy. Pomóc im wyrażać siebie takimi, jakimi naprawdę są, bo oni mogą się obawiać jakby reakcji otoczenia na przykład. Pomóc im zrealizować jakieś swoje marzenie. Ok? Pomóc im wzmocnić się na krytykę i osądzanie ze strony osób postronnych, innych. Pomóc im podjąć jakąś decyzję. Jak pielęgnować miłość, którą ty czujesz? Ruszyć dalej, ale tak jak ty czujesz. Tu jest odpowiednik, słuchajcie, eremity, czyli mamy mądrość w sobie i pewność co do tego uczucia. Okay? I dlatego ruszamy zgodnie z tym, w co wierzymy. Tak bym powiedziała. Także moje drogie strzelce, życzę wam pięknego miesiąca. Uważajcie na siebie.
Ściskam, pozdrawiam. Do usłyszenia. I teraz zapraszam koziorożce. Moje drogie koziorożce, ze strony przyjaciół, rodziny, nadzieja, wiara, odnowa, uzdrowienie, jakieś nowe możliwości, dopracowania jakiejś sytuacji, ustabilizowania jakiejś sytuacji, wypracowania jakiejś możliwości, które daje Wam nadzieję, ok? Romantyczna miłość, no i mamy sukces. Mamy sukces po trudnościach. As kielichów, karta rydwan w ostrzeżeniu standardowym, czyli powiedziałabym odblokowanie się na miłość. Ktoś się odblokowuje na miłość. Albo Wy na kogoś, ale w ogóle czujemy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby kochać znowu. Pokonaliśmy trudności w relacji i jest zadowolenie i jest triumf, ok? Więc na to jeszcze zwróćcie uwagę. Następnie miłość do siebie. Trzeba przepracować jakąś stratę, przestać się izolować, wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. To był jakiś czas próby, czas hartu ducha. Trzeba już o tym zapomnieć jakby. Jeśli taka Wasza wola, Wy wściekajcie się, wypłaszcie się, ale nie zostawajcie w tej energii użalania się, powiedzmy sobie, smutku, izolacji zbyt długo, w tej energii straty zbyt długo. Jak doceniać tych, którzy Was kochają? Miłością. Opiekować się. Opiekować się po prostu, opiekować się w najróżniejszy sposób, tak? Doceniać małe rzeczy, doceniać małe gesty i jakby też wychodzić z otwartą dłonią, z sercem na dłoni po prostu, czyli odwzajemniać się tym samym. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz? Tylko i wyłącznie naprawdę ją budować. Dlatego, że tu mamy jasność przekonań, a obok tego jest wieża. W wierze wszystko to, co fałszywe, runie zawsze, tak? Czyli jak pielęgnować? Prawda zawsze zwycięży i prawda obroni się sama. Buduj naprawdę, drogi koziorożcu. Dziękuję Wam bardzo. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam. Zapraszam wodniki. Moje drogie wodniki, teraz Wy, ze strony przyjaciół i rodziny, o, ktoś potrzebuje Waszego wsparcia, trzeba, tutaj jest jakaś konfrontacja z rzeczywistością, coś się komuś nie spodobało, ktoś nie mówi Wam wszystkiego, ktoś z Waszej rodziny i przyjaciół, uważam, że jest w jakimś trudnym momencie swojego życia i trzeba na tą osobę zwrócić uwagę, pomóc jej. Tak? Żeby nie cierpiała w ciszy. Tu jest też informacja dla Was, że jeśli Wy jesteście z jakiegoś powodu zmęczone jakąś sytuacją, jest Wam trudno w obecnym momencie, powiedzcie o tym wprost. Nie trzymajcie tego dla siebie. Nie udawajcie, że się nic nie dzieje. Okay? Romantyczna miłość. Pięknie, no to mamy miłość. Miłość, która powoduje, że macie szansę stworzyć coś trwałego, po prostu. Dzięki harmonii, dzięki prawdzie, dzięki otwartości na siebie, jakby wyciągania wniosków z własnych doświadczeń, budujemy coś wspólnie, osiągamy razem jakiś pułap, ok? Miłość do siebie, z monet, szacunek do siebie w ogóle, opiekowanie się sobą, bez impulsywności, obserwuję, przyjmuję do siebie, zbieram to, co najpiękniejsze, tak, daję szansę temu, co ma szansę wzrosnąć, co ma szansę urosnąć, na czym mogę się ubudować, na czym mogę tworzyć cokolwiek dla mnie przyjemnego. Jak doceniać tych, którzy nas kochają? Komu pozwolić odejść, to pozwolić odejść, ale też słuchać. Rozmowa z kimś, wysłuchanie z tej drugiej strony może zmienić, przepraszam, Wasz punkt widzenia bądź postrzegania tej sytuacji. Ok? Po prostu. Być słuchaczem. Nie tylko mówić, ale słuchać ze zrozumieniem. Pomóc jej przejść jakąś sytuację tej osobie trudną. Jak pielęgnować miłość, którą czujesz? Ok. No na pewno nie stawiać na swoim za wszelką cenę, nie czuć się winnym albo nie obwiniać się, jeśli to jest jakaś miłość z gatunku, wiecie, zakazanych, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nie obwiniać się za to, nie. Nie starać się nie kontrolować tej sytuacji i też dla kogoś, może to jest dla jednej osoby, nie łączyć pieniędzy z seksem.
Okej, więc jeszcze to chciałam powiedzieć. Uczciwość w miłości jest po prostu tutaj bardzo kluczowa. Bardzo Wam dziękuję. Moje drogie wodniki, uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam. I teraz zapraszam ryby. Okej, moje drogie ryby, ze strony przyjaciół, rodziny, co macie? Super. Jakąś nową możliwość, która przynosi Wam, na przykład ze strony przyjaciół, jakaś nowa możliwość zarobkowania, tak? Jakieś wsparcie, które daje Wam poczucie satysfakcji materialnej, ale też po prostu spokój, najnormalniej w świecie spokój, jakby to powiedzieć, taka witalność, którą też możecie, taką witalność macie w sobie i tą witalność możecie przenosić na innych. Witalność, energia, która rozbudza innych. Super. Romantyczna miłość. Jesteście znudzeni z jakiegoś powodu. Ojej. W miłości romantycznej spodziewacie się najgorszych scenariuszy, nie wiadomo dlaczego. Dziewiątka mieczy, odpowiednik, tak jakby. Takie najciemniejsze sny, najciemniejsze strachy w sensie. Jesteście znudzeni tą sytuacją albo nie wierzycie w jakoś, coś was zestresuje. Ale idźmy dalej, słuchajcie. Miłość do siebie. Czujesz się sam, sama droga rybo. Z jakiegoś powodu. Co ciekawe, tutaj też mamy 9 monet, odpowiednie dziewiątki monet jak dla mnie, czyli też mamy osobę samotną, samodzielną, samotną, niezależną jednostkę, nawet jeśli jest w związku. Więc pytanie, czy dlaczego czujesz się samotny? Dlaczego czujesz się samotna? Nigdy nie jesteś sam, masz wokół siebie środowisko. Masz jakąś nową możliwość stworzenia czegoś. Może właśnie to jest taki sygnał do tego, żeby dać ci znać, żebyś tworzył sobie to nowe otoczenie, budował, odbudowywał coś, żeby nie czuć się samotnym. Przepraszam, zapowietrzyłam się już. Długo mówię dzisiaj do Was, kochani. Idziemy dalej, kochani. Więc jak doceniać tych, którzy nas kochają? Mówieniem, słuchajcie, wprost w czegoś komuś. Niesamowite, że tu jest tak dużo zimna w tej waszej energii. Pomimo tego pięknego startu, to tutaj mamy, powiedzmy sobie, trzecie oko, które mi mówi, że próbuje odkryć prawdę. Moim zdaniem, trzecie oko podpowie Wam, że ludzie, którzy kochają Was na serio i naprawdę, szczerze i uczciwie, że tak jest naprawdę, w sensie, że tam nie ma ściemy żadnej, tak? To może pozwoli Wam otworzyć się na jakieś nowe możliwości z tymi ludźmi, którzy są dla Was tacy ważni i to wszystko jest po prostu niezwykle szczere między Wami. To jest jakby też taka inteligencja emocjonalna, którą mamy w sobie, która powoduje, że jesteśmy w stanie jakoś tam ocenić daną sytuację. Więc prawda, tu jest, ma znaczenie ogromnie prawda, słuchajcie, i trzecie oko Wasze. Jak pielęgnować miłość, którą masz? To wy sami, intuicyjnie. Niektóre, i tutaj mamy siódemkę buław obok tego, odpowiednik siódemki buław, żeby wybierać, o co się z partnerem kłócić, jak to się mówi, a koło czego przejść bez zwracania na to uwagi. Czyli też wybieraj swoje bitwy, droga rybo. Kieruj się intuicją. Nie na wszystko może trzeba zwracać uwagę. Może nie należy być takim drobiazgowym. O, tak bym powiedziała. Intuicja cię poprowadzi też, od razu powiem. Jak w coś inwestować swoją energię, a jak coś po prostu ominąć, zostawić to, nie zwrócić na to uwagi. Uważajcie na siebie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.